Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na ulicy Łopuskiego. Już Państwu znana aleja platanów klonolistnych, ale nie one będą dzisiaj bohaterami naszej audycji, a drzewa, które rosną przy klubie garnizonowym i dawnym pomieszczeniu gmachu żandarmerii. Proszę popatrzeć, za mną jest piękny buk czerwonolistny, purpurowy. Barwę swoją zmienia od wiosny aż do jesieni, od bardzo ciemno-purpurowej poprzez czerwień aż do brunatnej jesienią. Ale za chwilę chcę Państwu pokazać naprawdę coś pięknego. Na pewno niewiele osób z Państwa widziało. Zapraszam do specjalnego dzisiaj drzewa. Jesteśmy przy tym pięknym drzewie. Jest to jesion mannowy. Mamy takie dwa egzemplarze w naszym powiecie i oba są tutaj na tym terenie. Za chwilę pokażę drugi. Jesion mannowy charakteryzuje się tym, że lubi teren nasłoneczniony. Ten jest w idealnych warunkach nasłoneczniony. Tutaj jest pod budynkiem osłonięty, ponieważ jest bardzo wrażliwy na mróz. I na przykład nie przyjmuje się w ogóle na wschodzie Polski, gdzie są wahania temperatury wysokie. Jeżeli przemarza, to ten też już kiedyś przemarzł, wtedy wypuszcza boczne korzenie i jest krzewem. Bo w Prowansji, we Francji, specjalnie uprawia się wielkie pola tych drzew, ponieważ po nacięciu wycieka sok, który w momencie łączenia z powietrzem powstaje manna, z której robi się kosmetyki i lekarstwa. No, przede wszystkim używa się do szamponów. W Polsce, no, ze względu na nasz klimat, głównie tutaj w miejscach, gdzie nie ma zbyt niskich temperatur, akurat te dwa, które mamy tutaj w Kołobrzegu, są ładne. Chociaż historia tego jest też dość ciekawa. Jak opowiedzieli mi pracownicy klubu garnizonowego, był moment, że on już padał i w momencie, kiedy również chorowały platany klonolistne, które Państwu przed chwilą pokazałem, kiedy leczono te platany, również wykorzystano ten środek do wzmocnienia tego jesionu. Jesion jest dość potężny. No, nie mogłem go zmierzyć na wysokości pierśnicy, ponieważ na wysokości pierśnicy rozdwaja się i pomierzyłem troszkę niżej. Ma 144 cm obwodu. Czym się charakteryzuje? Proszę popatrzeć. Listki tak jak u jesionu. Tu ma 7 listków, natomiast ciekawe są kwiaty. Jedyny jesion, który tak pięknie kwitnie. Proszę popatrzeć, ogromne wiechy tych kwiatów. Tutaj mniejsza, tu jeszcze większa. Kwiatuszki są wydłużone, takie cienkie, lancetowate, ale jest ich ogromna ilość i w sumie tworzą taką wiechę. Natomiast jesienią są tutaj skrzydlaki do 2,5 cm na końcu rozstrzępione i wiatr je później roznosi, żeby mogły się rozmnażać. Także pięknie to wygląda. Proszę popatrzeć, ten egzemplarz ma prawie 10 metrów wysokości, ale również zanim zaczęliśmy nagrywać, popatrzyłem na jego kondycję. No niestety w kilku miejscach już jest schorowany. Włożyłem sobie rękę do pęknięcia i wyjmę, co tam jest. Proszę popatrzeć, próchnica w środku, a więc wymaga on również zabiegów jakichś konserwatorskich tutaj, żeby pomóc mu w dalszej egzystencji. W każdym bądź razie stanowi na pewno ozdobę w tej chwili tego
zabytkowego budynku kina, dawnego kina Piast, w tej chwili klubu garnizonowego. I jesteśmy przy drugim egzemplarzu. Ten ma 158 cm obwodu. Widzimy, że tutaj pień jest dużo wyższy i rozwinął się właściwie trzy pnie na, gdzieś na wysokości 2 metrów. Rozdziela się, ale ten, proszę popatrzeć, ma dopiero pączki, zakwitnie, myślę, gdzieś za tydzień. A to dlatego, że ma zupełnie inne środowisko. Tamten nasłoneczniony, osłonięty, natomiast ten zacieniony. Ten jest w cieniu drzew, o których powiem Państwu za tydzień. Zapraszam za tydzień w to samo miejsce, gdzie omówię te drzewa, które są w tle.